Jak wyglądało koncertowanie na początku lat 90. Jeżdżenie w trasy, czym jeździliście, jak to wszystko wyglądało? Wiesz co, to nie było bardzo inne niż dzisiaj. No, dzisiaj się oczywiście warunki poprawiły. Są lepsze samochody, lepiej wyposażone hotele i tak dalej, i tak dalej. Jaki sprzęt ze sobą woździliście? Analogiczny. No ja oczywiście analogiczny na tamte czasy. To znaczy zawsze w miarę nowoczesna technologia, zawsze w miarę sprzęt nowoczesny i oczywiście w pełni lampowy i tak dalej. Dzisiaj tak już nie jest, to znaczy ja wwożę mieszaninę sprzętu lampowego i cyfrowego, więc technologicznie się to zmieniło bardzo. Ale istota jakby i zasada została dokładnie ta sama, nie? No, samochody, no, wtedy jeździliśmy autobusem, jak jeździliśmy w większym składzie na parę zespołów i to się opłacało w trasie. Dzisiaj jest tak, że już się dzieli sprzęt i zespół, bo wtedy jeździliśmy na ogół, zespół jeździł ze sprzętem. Dzisiaj ekipa techniczna ma swój samochód i jeździ jakby niezależnie od zespołu, a zespół ma swojego busa, taki mini autobusik z telewizorem, z DVD i tak dalej, i jakby niezależnie od sprzętu. Nie? Czyli to są jakby już nastąpił podział na dwa samochody. Natomiast no co, no trochę lepsze hotele, a generalnie tak samo. No, tu się nic nie zmieniło. No, wiesz, no, człowiek musi rano wstać, umyć się, pojechać do drugiego miasta, zrobić próbę, potem po próbie zagrać koncert, potem wrócić do hotelu i tak dalej, i tak dalej. To życie jest ciągle takie samo. Może jest stabilniejsze i spokojniejsze, nie ma już takiego wariactwa, ale to nie jest kwestia zespołu, tylko wieku. Nie? Próbowałeś kiedyś sił jako wokalista albo gry na innych instrumentach? No ja z Karmaką bardzo dużo grałem na klawiszach. W Ptakach wszystkie klawisze gram ja, jeżeli są takowe, a jest tego dość dużo, to gram ja. No. Tak, klawisze, czasem bas. Jak przygotowywałem płyty, nie wiem, chociażby Patrycji Markowskiej, trzy płyty, jak przygotowywałem płyty Wyliny, Flinty, to z demówki basu musiałem grać ja, nie? Czyli takie pierwsze szkice. Nie? Także na basie też czasem, jak trzeba, to gra. Teraz będzie pytanie z innej beczki. Kiedy zrobiłeś swój pierwszy tatuaż? A to już w okresie Zero. Nie pamiętam, ale wiem, że w okresie Zero, bo to było jakoś tak, że robiliśmy wspólnie, albo mniej więcej w tym samym okresie, ja, Wojtek i Jinx. No właśnie, dlaczego nie namówiliście Gadzia? Bo on do tej pory nic nie ma. A ja, wiesz co, nie wiem, dlaczego nie namówiliśmy. Chyba w ogóle zasadą tatuowania jest taką, że nie wolno nikogo namawiać, no tak. Nie? Że wiesz, że to jest tak indywidualna sprawa, no i w końcu na całe życie, że nie wolno nikomu ani nic skazać, ani zmusić, ani upić i zmusić, wiesz, nie? Ani upić i, wiesz, kiedy nie wie, to go wytatuować, nie? Na przykład, nie? Lodówkę na plecach, nie? Nic z tych rzeczy. Ja nie wiem, no Gadziu chyba nie chciał, nie pamiętam jak to było, ale chyba nie chciał, chyba też nie miał na to ochoty za bardzo, albo nie wiem, no, nie pamiętam, po prostu nie chciał, nie? Natomiast Wojtek i Jinx chcieli zawsze. Jinx miał tylko jakieś tam kłopoty z wybraniem wzoru, ale w końcu wybraliśmy ten wzór. Czy on go wybrał, a jakoś tam się wszystkim spodobał i jakoś się udało. Pamiętam, że tatuował nas jeden z pierwszych tatuażystów w Polsce, Piotrek Żurawski w Gdyni. I też pamiętam taką śmieszną scenę, kiedy nieopatrznie Jinxowi powiedział w studiu tatuażu, nieopatrznie powiedział, że jeden na pięciu mdleje. Ale nie wiedział zupełnie, że to jest Jinx. I jak Jinxowi powiesz, że 1 na 5 mdleje, to znaczy, że on jest tym 1 na 5, nie? I po prostu przyłożył igłę, a facet już mu się zrobiło słabo, już przerwaliśmy, już były otwierane okna i tak dalej, nie? Więc tą pamiętam sytuację, to rzeczywiście zabawna. Ale potem poszło, pozbierał się i poszło gładko. W jakiej roli czujesz się lepiej? Producenta, realizatora dźwięku w swoim studio, czy może jednak muzyka? Wiesz co, mi się wydaje, że najlepiej jest wtedy, kiedy zachowujesz w tym wszystkim taki złoty środek. Nie? To jest taka trochę sytuacja, że jak za długo już siedzisz w studiu jako producent, nie? Czyli ogarniasz materiał nie tylko brzmieniowo, ale też pilnujesz, żeby były dobrze nagrane wokale, żeby były czytelne słowa, żeby wrażenie, że ma być do radia, to musi być do radia, nie? Więc trzeba pilnować tych takich ewidentnych jakby czystości gatunku.
I to jest fajna robota, tylko że jeżeli za długo to robisz, to zaczyna ci się to po prostu nudzić, nie? I wtedy tęsknisz do tego, żeby wyjść z gitarą i grać. Znowu, jeżeli za długo jesteś realizatorem, no to ja miewam dziesiątki razy, do czego się przyznaję, to nie jest może fajne z mojej strony, że mam ochotę, jak nagrywam jakiś kolejny młody zespół i słyszę 15 razy, 30 razy, potem 50 razy, a potem 150 razy ta sama prosta kwestia na gitarze i ciągle nie jest nagrana, bo tam koleżce nie idzie, to przyznaję się, że w duchu mam ochotę wyrwać gitarę i nagrać to sam, ale walczę z tym, bo nie mogę tego zrobić, no, nie taka jest moja rola, mam nagrać zespół. Więc też wtedy tęsknię do tego, żeby wyjść z gitarą na scenę i grać. Ale jak już za długo gram, znaczy za dużo, no, teraz mam taki, przepraszam, moment, że gram, jak złączyć koncerty ptaków i te profilaktyczne, to to już będzie gdzieś, nie przesadzę, pod 150 podchodzi w tym roku, a jeszcze do końca roku na pewno z 25, nie? Więc no to już ciśnie, żeby wrócić do studia i nagrać jakąś płytę, nie? Co zresztą niedługo się stanie, bo od początku roku rzeczywiście biorę się za dwie produkcje. Jakie muzyki słuchasz na co dzień? Wiesz co, to trochę jest jakby do tego nawiążemy, czy ja słuchałem płyt Irych i że nie miałem czasu. I wiesz, że dzisiaj muzyki powstaje bardzo dużo. Dzisiaj muzyki słucha się wybiórczo i a tyle jest dostępnej, że wiesz, że naprawdę trzeba się skupić, żeby, wiesz, a poza tym ludzie żyją szybko, bo dzisiaj jemy szybko, wiesz, śpimy krótko, wiedza jest z internetu, wiesz, mieszanina telewizji, w ogóle, no, generalnie szaleństwo i z tą muzyką nie mogę sobie pozwolić na to, żeby słuchać muzyki tylko i wyłącznie dla przyjemności, nie? A ponieważ jeszcze raz jakby wrócę do sedna, ja żyję z tego, że mniej więcej wiem, co jest grane, to też muszę słuchać różnych rzeczy pod różnym kątem, nie? I przyznaję się, że też słucham muzyki bardzo analitycznie, nie do końca jej przeżywam. Jest parę zespołów, które przeżywam, nie wiem, ostatnio The Leather Circus, taki zespół z Australii, nagrał dwie płyty i ten zespół przeżywam bardzo, bardzo mi się podoba. Z takich nowinek. I podoba mi się i produkcyjnie, i jakby i muzycznie, i też repertuarowo, bo to są rzeczy, które mnie absolutnie pociągają. Ale tak to słucham, no muszę też słuchać Lady Gaga, jak została zrobiona, bo jest to jedna z lepiej nagranych płyt ostatnio w ogóle. Muszę też słuchać Rihanny, ale też i słucham, nie wiem, Alter Bridge zespołu, który nagrał trzecią płytę w tej chwili. Dzisiaj na Lady Gaga się nie wybierasz? Nie wracamy do... Ja tutaj jutro prowadzę, jestem w jury tutaj na festiwalu w Mławie, a wieczorem gramy tutaj koncert z ptakami, a jeszcze dzisiaj muszę do Warszawy podjechać, także na chwilę, także nie dam rady, a gdybym był w tym mieście, to bym z radością podjechał, oczywiście. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość? Oj, dużo tego, no wiesz, no, po części już powiedziałem, czyli ten rok do końca trasa profilaktyczna. Za chwilę urodzi się kolejny, że tak powiem, syn. Lada moment, nawet w tej chwili spodziewam się telefonu, że właśnie może się rodzi. To z rodzinnych spraw. Natomiast ze spraw muzycznych, to na pewno profilaktyki do końca roku. Do końca roku też muszę wstępnie przygotować miks metalowego bendu Kita z Warszawy, zespół. Na początku roku, a i w tym roku jeszcze zrobić nagrania zespołu Mechanizm. Na początku przyszłego roku muszę zrobić jakieś parę utworów ptaków już jako zwiastun nowej płyty. No i stoją jeszcze dwa zespoły w kolejce do studia, które cierpliwie czekają, aż będę miał czas. No nowy sezon, ponieważ teraz od paru miesięcy utwór Anna w SC-Rock leci codziennie i jest na liście dość wysoko, od paru tygodni, na liście NRD-ski rok, więc ma to bezpośrednie jakby odzwierciedlenie w tym, że jest sporo zamówień na koncerty ptaków w przyszłym roku. Więc prawdopodobnie od maja znowu się zacznie dość dużo grania, nie, z ptakami. No, także moje plany generalnie zawsze oscylują wokół tego samego. Studio, rodzina,
scena, rodzina. A propos rodziny, czy chciałbyś, żeby twoi synowie poszli twoje ślady? No poszli, bo syn najstarszy, Łukasz, ma na 19 lat, gra na gitarze, interesuje się tym, ma dobry sprzęt i widzę, że coraz, oczywiście nie wpielnicza mu się, ale tak mniej więcej pilnuje tego. Ma z tym coraz naprawdę lepsze wyniki osiąga i coraz lepiej mu to idzie. Znowu, jeszcze w tej chwili najmłodszy, chociaż za moment się to zmieni, jeszcze w tej chwili najmłodszy synek, czyli Mikołaj, 4,5 roku ma więcej gitar niż ja. Wszystkie małe, ale normalnie i gra więcej niż ja i ćwiczy więcej niż ja, co jest, czym mnie zawstydza, nie? Bo 4,5 latek ma dwie gitary akustyczne i cztery elektryczne, nie? I normalnie gra na każdej przynajmniej godzinę dziennie, nie? Przynajmniej, jak nie lepiej. Także to on na 100% pójdzie w ogóle tą drogą. On z klocków Lego buduje wzmacniacze, z klocków Lego buduje efekty gitarowe. Kompletnie nie ma o czym gadać z rówieśnikami, bo gada tylko o Marshallach, Mesach Boogie, tam w Fenderach, Orange'ach i tam innych sprzętach, Gibsonach, Fenderach i innego świata nie ma dla niego. Dumny, zobaczymy, co z tego będzie, ale jak na razie to, no poza tym wiesz, no ojciec chrzestny Skawiński, tak, no to jak przy takiej, że tak powiem, rodzinie i też dookoła przyjaciółach domu, nie myśleć tylko o graniu, nie? No i za chwilę urodzi się Mateusz, no i zobaczymy, tego jeszcze nie wiem, co będzie tam chciał robić, nie? Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również. Naszym gościem był Piotr Łukaszewski. Bardzo dziękuję.